Ja to mam tak parę rzeczy dzisiaj. Zacznę od snu, który dostałam. Ty powiedziałeś już dzisiaj, że Bóg nas widzi przez Jezusa. A ja dostałam właśnie taki sen. Taki sen. Drugi raz mi się przyśnił Bóg. I to był taki wyraźny sen. Ja już nie wiem, czy się zaraz pobudziłam, czy ale ten ważny, ważne co to było. Śni mi się Bóg Ojciec w postaci mężczyzny dojrzałego, siwego, takiego eleganckiego, zadbanego, ale nie przesadny. Taki nowoczesny był, nowoczesną koszulę miał, taką pamiętam. I taki był dostojny. I od razu wiedziałam, że to jest on. I sen się zaczyna od momentu, jak on się wybudza i cały czas się rozgląda, tak poszukuje i w końcu zobaczył, wiem, że po mojej prawej stronie stał Jezus, chociaż go nie widziałam. I dopiero jak zobaczył właśnie Jezusa, to całe to skupienie już nawet nie mruknął. Tak był wpatrzony, tak bardzo. No jak się obudziłam, to sobie to tak zinterpretowałam, że to Ty jesteś tak wpatrzony we mnie, ale tylko przez Jezusa. Amen. Tak bardzo, tylko przez Jezusa, więc ja nie mam nic do zrobienia, tylko szukać drugi Jezusa, tylko w Nim się odnajdywać. Amen. Amen. No to ten sen, potężny. Niedawno. Druga rzecz, to też potwierdzam słowa Witka, że to, co wypowiadamy, to nam się dzieje. Ojejku, mi to chyba najdłużej zajęło czasu, wiecie. Jestem tutaj z wami, oddałam życie Jezusowi 2 lata temu, ponad 2 lata, no już tak właśnie, czerwiec, lipiec, 10 lipca, no to 2 lata temu. Także mam 2 latka. To jest górki. I wiecie, mi wyjątkowo trudno było uwierzyć w te słowa. Zawsze przychodziłam tu. Nawet pamiętam, kiedyś przyjechał Bartek Michałow z chłopakami, był Kamil, słuchała. I ja na końcu sali, przed nauczaniem, nie pamiętam komu, do ucha wyszeptałam takie pretensje, bo długo nie mogłam przyjąć uzdrowienia. A już wiem komu, Teresce Antas, powiedziałam na ucho, mówię, wiesz co, tak jeszcze ty mówiłaś, Tereniu, o uzdrowieniu, o przyjęciu, a ja z taką byłam wściekła i tak jej do tego ucha tym jadem tak naplułam. Mówię, no wszystkim daje, tylko mi jakoś nie może dać. Ja mówię, nie jest tak, że tak daje hojnie, wcale nie, do mnie nie trafi to uzdrowienie. I Krystian, wiecie co, w tym momencie, jak wypowiedziałam te słowa, jej na ucho wyszeptałam, przecież nikt nie słyszał, nie? Nie chciałam się narazić, żeby ktoś takie coś słyszał. Krystian wstał, odwrócił się, nie popatrzył się na mnie, ale stanął tak, jakby w twarz patrzył w mnie tak i mówi, jest tu osoba, która ma pretensje do Jezusa, że jej nie usławia, a to jest kompletnie nieprawda. Mówi, to nie we mnie jest problem, ja już to zrobiłem. I wiecie co, ja się zielona zrobiłam wtedy też. I sobie myślę, kurde, na początku byłam taka jeszcze trochę zła tego Jezusa. Mówię, no tak, tak, jeszcze bym napyskowała. Ale jak już przyjechałam do domu, to mówię, kurde, pokaż mi, jak mam przyjąć to uzdrowienie. No jak, no, żeby ono do mnie dotarło, żeby się zamanifestowało. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś tam byliśmy w Książu. To było na samym początku, prawie 2 lata temu. Ja złapałam zapalenie płuc. Nie wzięłam koszulki, ani żadnego okrycia wierzchniego. Ja zwykle się wystroiłam, picykowałam i... Nieważne było, żeby wziąć sweterek, tylko żeby ładnie wyglądać. No i się stało. Ja tak długo tu kaszlałam, tak długo smarkałam, taka byłam zatkana z tym zapaleniem zatok. Zapaleniem zatok prawie 20 lat chodziłam i to już było takie chroniczne, przenoszone. Moja wypłata szła na chusteczki do nosa, wiecie, i na coś jakieś tam już nic nie działało. No to jakbym mogła, to bym beton wlała, żeby tylko się odetkał ten nos, nie? Żeby już nie oddychać uszami, tylko nosem. I w końcu
I zaczęłam wypowiadać te słowa, zaczęłam wypowiadać, mówię, nie no, ja jestem odetkana. W ogóle napisałam sobie całą listę. Nos mam udrożniony, płuca i oskrzela, są w doskonałej formie. Ta litania była bardzo długa, wiecie, wszystko mnie bolało kiedyś tam, i wątroba, i gardło, i ślepa była, mi oczy nie widziały, i ojejku, z góry na dół. I tak sobie myślę, Boże, no jak ty mnie nie chcesz zrobić, no jak ty mnie uzdrowisz, no dobra, chcesz, już zrozumiałam, że chcesz, że to ja umiem, że to ja nie umiem przyjąć. I w końcu, na początku było mi to tak trudno wypowiadać, przecież ja ciągle tu przychodziłam z pretensjami, ciągle coś chlapnęłam. Zawsze coś klapnęłam. I zawsze ktoś mówi, o Jezu, ta znowu Daga, znowu ma pretensje, znowu. I to właśnie byłam ja, taka stara. I jeszcze nie umiałam się przyzwyczaić, przyjąć, że moc wypowiadanych słów ma tak, jest tak potężna. No i w końcu nauczyłam się to robić i zrobiłam ty taką listę odnośnie i zdrowia, i mojego życia, i to, że nie będę już, nie jestem już samotna. I że moje życie jest takie proste, łatwe w odpoczynku, a nie w utrudzeniu. I też zaczyna się to dziać. Ja teraz właściwie to się tym zaczynam karmić, ale już widzę zmiany. Już nie mam zapalenia płuc. Już nie wiem, czy zauważyliście, ale niedawno nie kaszlę. Nie mam zatkanego nosa. Przyszła też do mnie taka mądrość co do odżywienia, odżywiania się. Przestałam jeść chleb, czyli mąkę i mąko pochodne i przestałam pić mleko i mleko pochodne. Autentycznie, za dwa dni mój nos się całkowicie odetkał. Całkowicie. I zaczęłam oddychać sobie no wszystkie dźwiękami. No, bajecznie jest. Dobra, to jest to. Sen, słowa i teraz jeszcze chciałam podziękować, no przede wszystkim mojej mamie duchowej, mój pastor Tereni Romanowskiej. Chciałam podziękować z całego serca za tą cierpliwość i ja wiem, że byłam taka ciężka i trudna, ja wiem, że taka jestem, bo gdzieś byłam, miałam takie silne odrzucenie. O i wiecie, wychodzę też z tego odrzucenia i już widzę, że już nie jestem taka zgarbiona, taka pochylona, taka całkiem zapłakana. Już tak, jeszcze nie stoję tak na baczność z tą pięścią w górę, wiecie, ale już jest coraz lepiej. Wiem, że gdzieś tam po środku jestem. Wychodzę z tego i się cieszę. Amen. A podziękować Amen. Chcę, wiecie, za tą cierpliwość, za te słowa strofowania, napominania, bo tak nie fajnie jest słuchać, jak cię karcą, ale one rzeczywiście budują. Ja wiem, że jestem pewna, bo gdybym nie była, to bym nie usłyszała tych słów. One są, żeby mnie zbudować, nie? Także ja cię przepraszam, Tereska, za wszystko, co kiedyś tam powiedziałam. Powiedziałam kiedyś coś tam, ale już więcej tego nie zrobię. Ale rozumiesz.